Witajcie! Z tej strony GoFanka. Dzisiaj przyjrzymy się magazynowi LEGO Ninjago 9 na 2017 z figurką Kaja. Co pierwsze rzuca się w oczy to cena, która została podwyższona o 1 zł. Do magazynu zostały dodane dwa dodatki, figurka Limited Edition Kai, a także naklejki, figurki, woreczek od przodu i od tyłu. Kai, czyli czerwony ninja, mistrz płomieni, dostał do rączek dwie pochodnie. Patrzcie, że nawet są te trzymaczki, dzięki którym może łatwiej utrzymywać ogień. Figurka dostała również maskę, a także nadruki na głowie są takie jak w kuźni smoka, którą recenzowałam na kanale, także mogę zaprosić. Na ramiennik w kolorze czarnym, w dodatku jedna katana, a nadruk na torsie, taki jak we wszystkich zestawach i z tyłu. Okładkę magazynu zdobi Jay. W środeczku znajdziemy reklamę LEGO Bus, spis treści, a także informacje o Kaju i tym, co się działo w komiksie. Komiks sobie przełożymy. A także jest festiwal książek LEGO tylko w Empiku. Z chęcią wpadnę na taki festiwal. Może coś dla siebie znajdę. Reklama Nickelodeon. Przykro mi, nigdy tam nie zajrzę. A oczywiście drzewo genealogiczne ninja, które jest bardzo ciekawe. Ja takie coś uwielbiam zawsze z chęcią. Hello i nieznana matka. Ciekawe, powiem szczerze, że mnie to zaciekawia. Pytania. Ja uwielbiam odpowiedzieć na pytania, więc z chęcią mogę odpowiedzieć na te. Ale to w innym odcinku lub w ogóle nie na odcinku. Plakaty. Oglądaj premiery na Cartoon Network. Naklejki Ninjago. Już otwierałam kilka opowiadań. Myślę, że jeszcze z jedno, dwa może się pojawią. Komiks. Zadania. Zbierz drużynę. O, ciekawie. A także prace na temat Sensei Wu. Ta jest fajna i ta jest fajna. Chociaż wszystkie są fajne. Myślę, że się postarali. Tutaj jest konkurs. Tak, kupon konkursowy i konkurs. Nowe zestawy LEGO Ninjago. Tutaj nowość na DVD. A także w przyszłym numerze będzie 30 października Nindroid Techno Kosą. Inne magazyny, które możecie już sobie kupić i znaleźć na moim kanale oraz magazyn. No szkoda, że magazyn podrożał, bo jednak jest to 48 zł więcej na ten i zapewne Nexus, który też podrożeje w skali roku, także można już kupić niezły zestaw. Myślę, że figurka jest przeciętna, bo już ją mam, a to powtóreczka. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie, piszcie co sądzicie i czy kupujecie kolejne magazyny. Pa!